słupek i 100 hamowanie widoczne, lewy 3 średni, słupki przechodzi. Oj! O kurwa, kurwa. Ale ślizgnęło, co? Ja pierdolę, no. Już? Jasne, chuj. Ale... Jak widzicie, testy z przygodami intensywne. Drugi dzień jeżdżenia i no, zaparkowałem w rowie na spadaniu. Za bardzo wypuściłem auto troszeczkę na zewnętrzną, złapałem trochę piachu, który jest po zimie, jest tu naprawdę w górach jeszcze dużo takiego pyłu pozimowego. No i auto zaczęło się obracać i tyłem wpadliśmy do rowu. Na szczęście samochód jest cały. Największy problem to wyciągnięcie z rowu, ale tutaj straż pożarna pomaga. Wyciągniemy i zaraz będziemy kontynuować jazdę, ale no, przygody, trzeba się pilnować.